Cześć. Co się kręci dziś w internecie? Nazywam się Grzegorz Tuński dla znajomych Grzylek i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonuję Moskito. Ten film nie jest sponsorowany, zasób sprzętu jest moją własnością, a odcinek ma charakter edukacyjny. Specjalne podziękowania dla moich przyjaciół Jacka Supernaka i Bartka Rozwadowskiego, bez których ten odcinek tak prędko by nie powstał, oraz dla Mariusza Twardego za wsparcie i motywację. Jedziemy z intro i zaczynamy. Jestem po intro. Do przygotowania tej muszki będę potrzebował haczyk, Hanak model 130, rozmiar 12, nić czarna Vivus 16x0. Przymocowuję do naszego haczyka, uciekam do początku grota naszego haczyka, nadmiar odcinam, ogonek wykonam z koguta Grizzly, muszę ładnie promienie zrównać w poziom, złapać, odszarpnąć. Teraz dobrze złapać prawą rękę. Mam odmierzyć długość trzonka, przyłożyć do mocowania dwa palce, złapać i uciekam do zagięcia kolanka. OK, ogonek jest umocowany. Do wykonania tułowia będę potrzebował białej sierści łosia i jednej czarnej, takiej dłuższej i grubszej. O ta. OK. Łapię dwie części naszego łosia i przymocowuję nasz tułów. Dobra, uciekam do tego momentu, obracam sobie, odcinam te fragmenty. Tułów mam przymocowany. Teraz zajmę się skrzydełkami. Mam wycięte dwa pióra Grizzly. Muszę je ułożyć równo. Mam je ułożone równo. Odmierzam długość. Pozostałe promienie wycofam. Sprawdzam, czy mi się nic nie przesunęło. Nic. Jeszcze parę wycofam. OK. Tu mam wycofane. Sprawdzam moją długość. Jest OK. Łapię tutaj mocno w palce. Przytrzymuję nić. Na dół mocno zaciskam. Raz, dwa i trzy. I teraz poprawiam dookoła i moje skrzydełka są umocowane. Odcinam jedną część pióra, odcinam drugą, łapię w palce i zabezpieczam. Cofnij mi się tutaj ładnie. Teraz podnoszę całość do tyłu i buduję tutaj, żeby mi stały w pionie.
Stoję. Tym się nie przejmuję. Zaraz będę je układał dokładnie. Łapię teraz naszą sierść łusia i będę budował tułów quilla. Ładnie zwój, koło zwoju. Będę sprawdzał z jednej i z drugiej strony. Równolegle, nie żeby się przecinały. Okej. Jest. Jest dobrze. Dlaczego tak robię, to zaraz wam opowiem. Niestety ja nie mam podzielnej uwagi. Jestem mocno skupiony, wystawiam język. Ale tego wam nie pokażę. I zawsze się moja mama ze mnie śmieje. I jeszcze dwa. Jeszcze jeden i będzie. I będziemy w domu. Ok. Dlaczego tak zrobiłem? To już wam tłumaczę. Bo teraz zabezpieczę. Raz. Dwa. Mojego quilla z łosia. Teraz przeprowadzę go między moimi piórami. Który będzie mi robił separację. Separację ładną między skrzydełkami. Odcinam do kosza. Wracam. Poprawię w ósemkę pozycjonowanie moich piórek. Złapię je równo. Jeszcze raz tutaj z tyłu zabezpieczę. Ok. Jestem zadowolony z efektu. Tutaj pęsetką albo uda mi się postawić, albo go później wyrwę. Na jeżynkę wykorzystam również pióro grizzly. Sprawdzę długość moich promieni do haczyka. Tak, dobrałem odpowiednie pióro. Mocuję tutaj pióro, uciekam do przodu nicią wiodącą. Stawiam moje piórka do góry. Kilka obrotów za piórami. Teraz sobie pomogę, żeby mi nie wyskoczyło moimi szczypcami, bo to długie pióro. I teraz przechodzę i zrobię z przodu.
finiszerek. Odcinam nić. Odrywam moje pióro wykorzystane na jeżynkę. Układam jeszcze troszeczkę do przodu. Ok. Wiele mnie łączy z tą muchą. Dla studenta nie mogłem się nadziwić. Skąd taka prążkowana, ładna mucha? Dopiero jak gdzieś tam na internecie zobaczyłem kapkę koguta grizzly, to zrozumiałem, jak ona została wykonana. Także bardzo łowna mucha, bardzo dobrze pływająca, bardzo szybko się ją suszy. Niesamowicie skuteczna. Jeżeli podobało wam się wykonanie mojej wersji Moskito, dajcie lajka pod filmem, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku.